W ogóle tutaj muchy latają. Fuj, takie bardzo zgorzkniałe miejsce. Jezu. Ja tu nie chciałbym być za... Oj, oj, oj. Co za kurde babsztyl jeden. Dobra, mamy runę księżyca. Na co nam będzie runa księżyca? Jest gdzieś miejsce, w którym możemy włożyć tę runę? Jak tak, to bardzo chętnie się dowiem, gdzie możemy włożyć runę księżyca. Ostatnio to w ogóle mi się przejęzyczyło i powiedziałem ruinę z jakiegoś powodu. A to ostatnio miałem na myśli chociażby wczoraj. No ale dobra, no, pomyłki się zdarzają. Każdy ma prawo się przejęzyczyć. Jezu, jeszcze w łeb dostałem. O, tu kasa jest przy okazji. Dobra, jesteśmy w trochę innym miejscu niż byliśmy dotychczas. O. Fiolka energii. No elegancko. O Jezu, nie. Miałem fiolkę energii i już mi się ona zmarnowała. Serio? O Jesus Christ. O kurde. Ja zapomniałem kompletnie o tym gościu. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Coś wam teraz pokażę, ponieważ niestety mój mózg jeszcze się nie do końca rozbudził. To było tu? Nie, to nie było tu. Słuchajcie, coś wam pokażę. Gdzie to było? To było tutaj? Nie! O, tutaj to było. Tak. Proszę bardzo. Tu potrzeba było naszej tej runy księżyca. Więc niestety, ale mój mózg się musi jeszcze rozbudzić, bo jest 8 rano, a zacząłem nagrać to przed 8 rano. Więc no mam nadzieję, że się rozbudzę jeszcze. Ale wiecie, ja zawsze lubię z rana nagrywać, ponieważ wydaje mi się, że jest no trochę lepiej. Mam zawsze dużo czasu z rana. Czemu by nie? Ale powiem wam, że kurde, w remake'u bardzo podoba mi się ten efekt tej takiej zgniwizny, który tutaj jest. Że tutaj tak muchy latają wokół tych zgniłych rzeczy. Tak samo jak tutaj te szczury biegają w tej weftę. Bardzo fajna sprawa. Realistycznie mega. O nie, szajbusy! Bez kitu, to są szajbusy! Ja nie potrafię ogarnąć... Nigdy z nimi nie potrafię tego ogarnąć za pierwszym razem.
Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Mam kurwa o wiele lepszy pomysł. O, dokładnie. Tak, 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 tak. Super. Co to dokładnie było? Trzeba będzie zaraz zobaczyć. Ale teraz szybko stąd się wydostajemy. Szybciutko, szybciutko. Nara. Szybciej, towarzysze, roznieście to miejsce. Jeśli nie znajdziemy mrocznego artefaktu, Lord Zarok każe nam sprzątać po demonach przez najbliższe tysiąclecie. No tu widzę, że grubo się zaczyna. Ale zanim będziemy tutaj walczyli z tymi paruwami jednymi, to musimy najpierw wejść do właśnie tutaj. Ponieważ tutaj, moi drodzy, mamy fontannę życia. A ja sobie z tego skorzystam, bo chcę mieć jak najwięcej i nie chcę znowu gameoverować, ponieważ te dwa gameovery to była już lekka przesada. Aczkolwiek rozumiem, dlaczego to się zdarzyło, ponieważ jestem trochę jeszcze zaspany. Ale teraz pobudzam swój mózg do działania i jedziemy z tym koksem. Won ode mnie, parówkarzu jeden. Jedziemy z koksem. 71. Osiemdziesiąt pięć. Gdzie są następni? Gdzie są następni? No, chodźcie tu. Chodźcie tu, tacy kozacy byliście. A, oni tu chyba będą. Takie mam dziwne wrażenie. Tu ich nie będzie. O, ale ten nas widzę, że teraz chce gonić i nie chce nam dać spokoju. No czekajcie, ja wiem, co zrobię. Ja wiem, co powinienem zrobić w tym momencie. O, przy okazji fiolka. Mamy już 3 fiolki, więc mamy z powrotem 300 plus 3 fiolki, czyli to może nam dać 1200 punktów zdrowia, albo 600 punktów zdrowia, no nie? Tak jak mówiłem, ja to nagrywam zanim wleciał pierwszy odcinek z Medieval. Bo ja to nagrywam 30 września, a jutro będziecie mieli pierwszy odcinek Medieval, moi drodzy. O, teraz raptem zadziałało, a wcześniej nie chciało działać. I teraz robimy zium, i zium, i zium, i zium, i zium, i zium. Zdobyto krzyż. I wiecie, gdzie teraz ten krzyż możemy umieścić? Dokładnie tak. Tutaj możemy umieścić. Zdobyliśmy klucz. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tam sobie odblokowaliśmy następną część i będziemy mogli dostać się troszeczkę wyżej. Super. Teraz żaden tutaj ulaniec z toporem nie będzie mnie straszył. Dokładnie tak, siema siema, jesteśmy po drugiej stronie. Teraz jesteśmy bezpieczni. Dobra, sprzątam was, bo wy to kurde nie potraficie nawet o siebie zadbać. Dokładnie tak, tu się... O, wespniemy się tutaj dokładnie, dokładnie, dokładnie. I jak święty Mikołaj przez dach.
owej! No tu już na nas skurczybyki czekają. Mroczny artefakt. Dokładnie tak. I tyle w temacie. Taki mroczny artefakt, że no. I teraz możemy sobie stąd iść. Dokładnie to mroczna dłoń. Wyciągnij pomocną dłoń ku mrocznym demonom. Ha, wiem do czego to się przyda. Do następnego poziomu, który na nas będzie czekał. I to jest poziom, którego powinniśmy dopiero teraz robić, a nie wcześniej. I tutaj możemy teoretycznie już iść na zakończenie poziomu, ale my tego jeszcze nie zrobimy z innego powodu, ponieważ trzeba kielich jeszcze znaleźć. I teraz pewnie się większość z was zapyta, gdzie ten kielich? Co jest? Gdzie ten kielich, moi drodzy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Gdzie ten kielich, no nie? To jest pytanie, na które sam chciałbym znać odpowiedź. I chyba mogę powiedzieć, że znam odpowiedź na te bardzo nurtujące pytanie, ponieważ... Moi drodzy, wystarczy po prostu poszukać. Jeżeli tutaj nie ma tego kieliszku, to idziemy z powrotem do góry. I teraz rozglądamy się na prawo, na lewo, wszędzie, gdzie się tylko da. Gdzie ten kielich może być? Patrzcie tutaj. Wypadałoby tędy przejść, dokładnie tak. I tutaj mamy kielich oraz fiolkę energii. I trochę kaski. Trochę kaski też się przyda, czemu by nie. W końcu trzeba będzie coś pokupować w sklepie. A tak, to teraz możemy udać się do exitu. I w ten oto sposób odblokowaliśmy sobie salę bohaterów. Po raz kolejny, po raz już dziewiąty. Znaczy wiem, że 5 pokazuje, ale no trochę ciężko mi będzie pokazać pełną 9, skoro tutaj pada trzymam, no nie? Chcę i z powrotem, niczym zaczarowane jojo. Może mistrz utrudni poszukiwania tych kieliszków do jajek? Do jakich jajek? O co ci chodzi teraz? Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. Ale dobra, mniejsza. Kogo my teraz mamy? Tutaj już nikogo, więc sprawdźmy u góry, kto na nas teraz czeka. Wow, dwie postacie. Nawet trzy. Ojejku. Zobaczmy, co nam się będzie bardziej opłacało mieć. Ja myślę, że możemy sobie topór najpierw ogarnąć. To jest chyba lepszy deal. Panie Fortiskej, chcę z panem porozmawiać. Skoro Zorak jest taki zły, to dlaczego pozwolono ci wrócić? Czemu właśnie tobie, Fortiskej? To powinienem być ja, szkarłatny pogromca czerepu. Gdy żyłem, wokół mnie zawsze piętrzyły się trupy zgładzonych wrogów. A ty zajmujesz się organizowaniem zmiany warty i grą w krokieta z królem. Ale i tak użyczę ci mego topora. Wywijaj nim i rzucaj. Pragnie rzezi równie mocno jak ja. I krew demonów wielkimi haustami, mój skarbie. No i mamy topór. Coś, co nam się na chwilę obecną chyba najbardziej przyda, ponieważ patrząc na następne poziomy,
jakie będziemy robić, to wypadałoby lepiej się troszeczkę opancerzyć. No nie? I rozwala mnie to, że ten bohater cały czas mówi, przekręca w ogóle nazwisko naszego głównego protagonisty na Forty Sky. A tego, na Zaroka to Zorak mówi z jakiegoś powodu. Tutaj moglibyśmy oczywiście pójść na następny poziom, czyli teren szpitala dla obłąkanych lub po prostu, jak ja to lubię nazywać, psychiatrykiem. Ale psychiatryk będzie rozpoczęciem następnej sesji, więc nim na razie się nie interesujemy. Wróćmy zatem na stare śmieci, czyli na zaczarowaną ziemię, ponieważ tam musimy teraz zrobić rzeź. Aczkolwiek, jako że wy już widzieliście tam jakąś część tego poziomu, to po prostu zobaczę się z wami, jak dojdę do właśnie tych oto drzwi, które tutaj widzicie. Bo nie widzę sensu, żeby znowu wszystko wam pokazywać, skoro już to widzieliście, bo przypadkowo tam wszedłem, bo myślałem, że i to też już widzieliśmy, tą cutscenkę znamy. Tak więc za niedługo się usłyszymy. No, my jesteśmy z powrotem i teraz damy ten mroczny artefakt. Dokładnie tak, jesteśmy na dole. I teraz co tu mamy zrobić? A, musimy lecieć według tego tutaj, dobra, okej, kumam. Czyli teraz tak, 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 tak i tak. Dokładnie. Trzeba było raz a porządnie pomyśleć. I teraz wszelakie demony wychodzą stąd. O, ale będzie kurde jadka u góry. Ale będzie jadka. Ojej, oj, 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 oj. No, pamiętam, że trochę żyć się traciło. W sensie trochę tych elków, fiolek, jakkolwiek to brzmi. To się potraciło, grając w ten poziom. Tu mamy oczywiście kieliszek. I tyle w temacie. O, fiolka energii. Nice. I teraz... O. Coś ty uczynił. Demony mroku znowu sieją zniszczenie w całej krainie. Wszystko przez ciebie. Przedwcześnie uwolniłeś najbardziej niszczycielskie i podłe istoty w historii świata. Ruszą ku ruinom zamku króla Peregrina. Galomer jest zgubione. Okej, pomylił mi się ten gargulec ze sklepem. Ale dlaczego wszystko przeze mnie? Jakby... What the fuck? Coś ty uczynił. Demony mroku znowu się... O-oh. To lecimy z koksem, lecimy z koksem. Będę z topora napierdzielał się z nimi. Gdyż topór chyba na nich nie działa. Dobra, lepiej chyba z miecza standardowo, lecimy. Spierdalajcie, spierdalajcie wy... Jezu, ile oni HP mają? Skąd oni tyle HP mają? Ja się pytam. Ale sporo z nich ten, dostaje się dusz. No, sporo się z nich dostaje, to jest prawda. Chodźcie tutaj, ale będziecie mieli... Ło, 50% już, o kurde. Ja zapomniałem, że tyle z nich się dostaje. Oni tu wszyscy będą chyba raczej, w jednym miejscu. I też oni się lubią teleportować, jak widzicie. Więc miejcie to na uwadze, że oni lubią znikać sobie w takim czarnym prochu. Dobra, gdzie jest następny? O, tutaj są. Wesoła gromadka.
Co tu możemy ogarnąć sobie? Zaklęnij pałasz? Czemu pałasz? My na pewno se na maksa kupimy tutaj. To też się na maksa przyda. No to też się może przydać. Dobra, zaklnijmy tego pałaca. Pałaca, jakkolwiek to brzmi. Chodźcie tu! Jeszcze z wami nie skończyłem! Mogę zdobyć kielich, super! I tak też zrobimy, cofamy się po kielich. Chociaż... Możemy tędy iść. O nie, dobra, tędy nie, lepiej nie. No, tędy o wiele lepiej. A, runa gwiazdy. No to super, to muszę jednak tamtędy iść. Co to są za gówna? To jest bardzo dobre pytanie, co to dokładnie jest. Dobra, mamy kieliszek. Oczywiście, że tak. Ale nie zmienia to faktu, że nie mamy tej całej... no, jak to się mówi? Nie mamy tej runy złotej. A przydałaby się. Bo tu chyba zakończenie poziomu jest. Jak mnie pamięć nie myli, ale zanim pójdziemy na zakończenie poziomu, to trzeba będzie tutaj stoczyć walkę z bosikiem, który na nas czeka. I zgadliście, mroczny talizman tu trzeba włożyć. I teraz będzie jadka, moi drodzy. Oj, będzie jadka. Jedziemy z koksem. Co na pewno weźmiemy sobie na te konfrontacje? Co ja tu mam za arsenał? Wypadałoby wziąć, tak myślę, że długi łuk oraz kuszę. No. I ajajajajajajaj. Właśnie to jest problem z tą konfrontacją, że tutaj platforma się będzie ruszała, więc musimy naprawdę być tutaj turbo skupieni, dlatego ja będę się mało odzywał, ponieważ ponieważ takie ceregiele się odpierdzielają. Ale no, z tym bossem miałem za dzieciaka problem, jak grałem w oryginał. Chociaż w remake'u wydaje się on prostszy o wiele. No, zobaczcie zresztą, ile oni mają HP. To już jest tylko kwestia czasu, aż oni padną. Okej. No, mówiłem, kwestia czasu. Niestety ja się dosyć mocno poświęciłem, ponieważ no mi tak naprawdę już niewiele zostało. Ale sobie szybko podładujemy żyćko. Why not?
No, tak jak mówiłem, sobie podładujemy żyćko. Tutaj też mamy dodatkową fontannę, trochę mniejszą, więc też skorzystamy sobie, żeby na następny poziom być nakoksowanym. Ja jeszcze oczywiście zrobię backtracking do jakiegoś z poziomów i sobie tam też naładuję fontanną życia na maksa, więc o to wy się martwić nie musicie. Albo w sumie nawet... No. I jesteśmy już przekokrzeni. I teraz... Oj. Dobra. Ja rozumiem, nie lubimy się i tak dalej, ale możecie dać mi święty spokój. Dziękuję. I kasa przy okazji też fajna sprawa. Idźmy tędy. Już na sam koniec. O, no hit run tutaj teraz wleciał piękny. Elegancko. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Mamy już 10 kieliszków, czyli zgodnie z umową będziemy sobie powoli kończyć tę sesję nagraniową. Nie czuję, gdy rymuję. Swoją drogą. 10 kielichów, patrzcie jak to ładnie wygląda, ale elegancka uczta. Moi drodzy, to jest po prostu coś niebywałego. Więc kto nam zostaje? Centaur nam zostaje. I... o. Herr Fortescue, wracasz z pola walki, a? Sehr gut! Ludzie mówią do mnie, Stungard, co myślisz o tym mieczu albo tym toporze? A ja im odpowiadam, nein! Nowoczesna wojna to kwestia nauki! Nauki o tarczach! Może weź moją tarczę, a? Jest magiczna, Herr Fortescue. Niektórzy mówią, że lepiej mieć magiczny miecz niż magiczną tarczę, ale to bzdura! Jeśli będziesz używać tej tarczy jak należy, nikt cię nie pokona! Mamy złotą tarczę, moi drodzy. Bo jak mogliście zauważyć, poprzednią, czyli srebrną, w ogóle żeśmy stracili. Ja na ten temat się nie wypowiadałem, ponieważ czekałem na to, aż wy zwrócicie uwagę. Ale mamy teraz miedzianą i złotą i uważam, że złoto zajebiście wygląda, ale tylko wtedy, kiedy założymy super pancerz. No zobaczcie w ogóle, ale pięknie wtedy wyglądamy, no nie? Złoty pancerz i złota tarcza. Ale my póki co nie będziemy sobie zakładali złotego pancerza, ponieważ to jest trochę takie ułatwienie. Ja jeszcze sobie będę grał na zwykłym, na najzwyklejszym. Bo wiem, że dam radę. Nawet jeżeli mam tracić fiolki, życia i tak dalej. Wiem, że po prostu dam radę. Ja się nie poddaję. Nie jestem znany z tego, że się poddaję. I teraz mamy dwa nowe poziomy. Mamy tutaj stawy pradawnych umarłych oraz tam szpital dla obłąkanych, ale my następną sesję zaczniemy sobie od szpitala, a potem polecimy sobie na stawy pradawnych umarłych. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać, co sądzicie o Medieval Evil Remake i o tych poziomach, które teraz robię. Może macie jakieś wspomnienia z oryginałem, jak i remake'em? Piszcie na dole w komentarzach, ponieważ ja lubię czytać od was komentarze. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobała, bądź też i nie. Udostępnijcie ten film, jeżeli chcecie, żeby kanał dzięki temu się mój rozrósł i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam gorąco do odwiedzenia moich socjali, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to i na Instagramie bankowo będziecie je mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discord informuję was o odcinkach, o livestreamach, co tam u mnie się ciekawego dzieje, jakie mam plany i inne tego typu rzeczy, no i ogólnie się integrujemy wszyscy razem ze sobą. Nagrywałem to teraz tą dogrywkę, tą drugą część 30 września o godzinie 8:31. Ja się z wami żegnam, idę sobie pochillować, ponieważ dzisiaj na nockę idę do roboty. I tyle. I może jutro nagram dalszą część Medieval albo od niechcenia Harry'ego Pottera i Czary Ognia, ponieważ względem Harry'ego Pottera i Czary Ognia zajebiście mi się nagrywa Medieval. Na razie, trzymajcie się i cześć!